Dzień dobry, pan tata z tej strony. Jaresek, Ares, odejdź, nie przeszkadzaj mi. Witam was serdecznie, witam. Także chciałem wam tylko powiedzieć dzisiaj, że dzisiaj miałem fajne spotkanie z Arturem z Kaniowa i Arturem Flamingiem z tych i ten. Spotkaliśmy się u mnie, naprawdę było, no naprawdę jest super atmosfera, no ale to co się działo, naprawdę to jest niesamowite. A te ilości śmieci, które żeśmy pozbierali naprawdę na tym śmieciowisku, co tam zostawiłem, kiedyś nagrałem tam filmik, bo Artur powiedział, że tam kiedyś się do mnie zjawi u mnie i przyjedzie i tam mi pomoże zbierać śmieci, to więc zostawiłem sobie takie jedno miejsce, bo mówię, no tu ogarniemy to we dwoje, ale jeszcze Flaming przyjechał, naprawdę rewelacja, cieszę się bardzo. No i żeśmy to ogarnęli dzisiaj, może nie tak do końca, bo tam gdzieś żeśmy sprzątali, to mieliśmy to posprzątane wszystko, ale już posprzątaliśmy, ale jeszcze tam po bokach jest, ale to już sobie sam ogarnę, nie ma problemu żadnego, ale tyle tych śmieciuchów, naprawdę dwa pełne samochody w bagażniku śmieci. No musicie to zobaczyć, naprawdę, bo narobiliśmy się, powiem wam, plecy mnie bolą teraz. Chciałem drzewa trochę narąbać, coś tego, ale tak boję się z tego schylania, z tego wszystkiego. Mówię, a teraz to tak muszę, dzisiaj sobota, to dychnę sobie. Filmiku nie będę puszczał teraz, bo mam nagrane. Oczywiście Artur ma, drugi z Kaniowa, a Flaming też ma nagrane. I ten. I oni na pewno będą puszczać filmik, znaczy nie wiem czy dzisiaj, ale... Także ja poczekam, aż oni sobie puszczą te filmiki i dopiero wtedy ja puszczę ten filmik z mojej strony, jak to tam było wszystko, jak to się działo, co się działo. Także zachęcam was serdecznie do oglądania, naprawdę jest co oglądać. Zresztą oni umieją fajnie nagrywać te filmiki i to wszystko. Ja tak, wiecie, jak nagrywam, tak nagrywam. No. W każdym razie polecam. Widziałem, że Flaming tam już wrzucił taką zapowiedź w filmiku, także super, fajnie to wygląda, nasze zdjęcie, ale żeśmy się pośmiali, tam pogadali fajnie, no naprawdę rewelacja, takie spotkanko, jestem taki bardzo, bardzo zadowolony, nawet trochę mnie plecy bolą, ale to nic, najważniejsze, że się udało, naprawdę było no super, ale jak zobaczycie ilości tych śmieci, które tam są, bo ja nie nagrywałem na końcu zakończenia, bo wiem, że nie mówię, Artur na pewno jeden czy drugi nagra te ilości śmieci, także oni na pewno już oni nagrali, także pokażę wam na końcu, ile tego wszystkiego było. A tak sobie tu chodzę teraz i kwiatki oglądam i tak mi coś mnie tak natknęło, żeby wam powiedzieć troszkę o tym filmie, taki wstęp. I także jeszcze raz was zachęcam do tego, żebyście oglądali. Patrzcie, jakie kwiatuszki już zaczynają rosnąć. Widzicie? Jakie fajne. No. To jest zachodnia strona. Nie wiem, co to są za kwiatki. Żonę bym musiał się zapytać, co to jest za kwiatek. Ło. Nie chcę go tam za bardzo dotykać. Takie dwie buły rosną. Tam też chyba będzie się coś wykluwać, bo tak pęka ziemia. No już wiosna idzie na całego, także jest fajnie. Także no tyle chciałem wam powiedzieć, żeby was zachęcić do tego filmu, bo i zobaczycie, jakie śmieci by wychodziły z którego roku. Ile tych aluminiowych takich puszek różnych, tych po tych śledziach, czy co to tam było, tych butelek różnych, z tych naprawdę takich ładnych, różnych kolorów, no i z których lat, no naprawdę, no działo się, bardzo dużo się działo. Także zapraszam na film serdecznie. No to z mojej strony no tyle chciałem wam powiedzieć. I fajnego weekendu, przyjemnego uśmiechu. I zdrówka przede wszystkim. No to do następnego. Trzymajcie się. Pa, pa.